Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem będę zajmował się przygotowywaniem dylatacji na posadce. Zapraszam do oglądania. Tutaj w pierwszym pokoju wam pokażę, jak to wykonałem. Tak to się prezentuje ta dylatacja u mnie. Tutaj jeszcze mi tam coś odeszło, troszkę to pianą zalepię. Tu mi niefortunnie, kurczę, tu może ktoś nie popełni tego błędu u siebie, ale niefortunnie mi tutaj za dylatacją wyszedł przewód. No a już nie mam go za bardzo jak poprawić. Więc no już tak zostanie, ale tak jak widzicie akurat tu na dylatacji tak, no nie fajnie. Tutaj będzie taśma dylatacyjna pod oknem, widać, że tam jest górka lekka, ale to w niczym nie przeszkadza, potem się dotnie tą dylatację już tam na późniejszym etapie. A teraz przechodzimy do tego pomieszczenia.
mam taką ciekawą sytuację, musiałem sobie laserem pomierzyć. Jak patrzałem na ścianę, to widziałem, że jest ona przesunięta względem wiązara i myślałem, że ona nie trzyma kąta, ale ona praktycznie trzyma kąt, tylko wiązar środkiem jest krzywy, po prostu jest wygięty. Ten wiązar wychodzi na salon na 12 mm. Teraz zastanawiałem się, jak to zrobić. I wymyśliłem w ten sposób, że ja i tak muszę tutaj tą konstrukcję wykonać, żeby płytę OSB przykręcić. Wykonam tą konstrukcję tak, żeby zlicować się z przodem wiązara. Płytę 12 będę tutaj na konstrukcji swojej przykręcał, tak, że będzie tutaj środkiem zlicowana z wiązarem, a tutaj będzie jakby odchodziła od wiązara do przodu, no ale w taki sposób, że strzelając laserem będzie tip-top. I wtedy przykręcę do tego płytę karton gips na folii paroszczelnej. Będę miał jakby 12 plus 6,5, tak? Czyli tam 19 mm no, grubości ściany. I tutaj w tym miejscu, jakby na tej ścianie, będę musiał się, jakby tynkarze będą musieli się naprzód zlicować, bo jeszcze tej konstrukcji nie będzie. Więc zrobimy tutaj prawdopodobnie tak, że tutaj będzie wrzucone 2 cm tynku, żebym miał jakieś pole manewru i wtedy to będzie ok. Tu widać, że mi ściana od kąta uciekła centymetr na 2 metrach, więc chyba nie jest źle. Tutaj mi uciekło jakieś pół centymetra, ten winkiel powinien być jeszcze wysunięty. No czyli co, tam będzie 2 cm tynku, tu będzie 3 cm tynku i tu będzie też 3 cm tynku praktycznie. I tutaj dla zobrazowania, jak to wygląda, taki powiększony, że tak powiem, powiększone to wygięcie, tu mamy tak, mój mur, cała ta ściana jakby, wiązar w powiększeniu jakby, jak on jest wygięty, plus 12 tutaj środkiem. I teraz tak, ja konstrukcję OSB zbuduję zlicowaną ze środkiem, tak, czyli gdzieś tam będzie ta konstrukcja trochę wysunięta, podtrzymująca tą płytę OSB, gdzieś będzie zlicowana, także będzie wszystko na równo i wtedy płytę karton gips 6,5 mm da to nam 19 mm grubości tam u góry i po prostu tutaj się zlicujemy z tym. Przesunąłem laser o 3 cm, żeby zostawić sobie centymetr dylatacji pod tynkiem i tutaj przerzuciłem linię, jak to ma wyglądać i tu w tym miejscu. Teraz wykorzystam sobie te kawałki styropianu z tych dwóch, które sobie tam wcześniej skleiłem, dwie szósteczki. Elegancko. Pora na podsumowanko. Zakończyłem pracę tutaj nad dylatacją. Tutaj widzicie, przymocowałem też taśmę dylatacyjną pod oknami. Przykleiłem ją na klej do styropianu, bo w sumie nie wiedziałem za bardzo, jak ją przymocować. Więc poszerzenia systemowe pod oknami zaaplikowałem na nie klej do styropianu i przycisnąłem tą taśmę dylatacyjną. No i
Widać, że złapało, więc będzie trzymało. Później to sobie tutaj dotnę troszkę. I tyle. Tutaj z tej strony. I tutaj o. Tak widzicie, wykonałem tą tutaj brzegową dylatację. Tam zabezpieczyłem jeszcze tam, gdzie, żeby sobie piana weszła tam, gdzie może wejść. Tak, także po obwodzie, całą dylatację po obwodzie w każdym pomieszczeniu tak właśnie wykonałem. No i co? Tyle w sumie. No i tyle. A ja teraz będę szykował się do kolejnego etapu, czyli rozkładanie folii i układanie ogrzewania podłogowego. Tutaj już mam rury 2x200, tam mam 1x600, czyli 1000 metrów rury. I tak to wygląda właśnie. Dobra, dzięki, że tutaj byliście ze mną, obejrzeliście odcinek. Zostawcie komentarz, co myślicie o takiej dylatacji. I tyle. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.